To Joanna Holiawsa. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć kilka rzeczy z mojego życia i kilka rzeczy, które dotyczą ciebie. Chciałabym ci powiedzieć, że jeżeli czujesz, że nie pochodzisz z tego świata, jeżeli myślisz, że nie pasujesz do tego systemu, jeżeli wiesz, że ten świat i ten system to nie jest twój dom, to chcę ci powiedzieć, że być może pochodzisz z nieba, tak jak ja. Być może pochodzisz z nieba, tak jak my tutaj, którzy jesteśmy na tej ziemi, po to, żeby powiedzieć wam prawdę na temat Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zmartwychwstał, zamieszkał w nas. To jest Bóg, który pokonał śmierć. To jest Bóg, który pokonał chorobę. To jest Bóg, który może dzisiaj także pojednać się z tobą. Możesz poznać prawdziwą miłość, która jest zawarta tylko i wyłącznie w krzyżu Golgocie. Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka na tej ziemi. Wszystko się już wykonało. Zostało załatwione za was. Wasza decyzja, czy chcecie iść do nieba, przyjąć ten dar, rozpakować ten prezent, czy porzucić go gdzieś w kąt i pójść do piekła. To wy decydujecie o swoim losie i o życiu wiecznym. Każdy z was jest stworzony na obraz Boga. Tak jak rękawiczka jest stworzona na obraz ręki. W was jest miejsce, które może wypełnić tylko i wyłącznie Duch Święty. Bo to miejsce pasuje jedynie do Boga. I On może dzisiaj wypełnić tą pustkę, która jest w tobie. Możesz dzisiaj na nowo poczuć się pełni zjednoczony z Bogiem. To grzech rozdzielił nas od Stwórcy. To grzech rozdzielił nas od Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz się z Nim pojednać. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz powiedzieć: tak, Jezu, chcę, żebyś zmienił moje życie. Ja zawołałam do Boga. Ja powiedziałam: Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. Nie musisz czekać na drugi, trzeci dzień. Możesz to zrobić teraz. Bóg woła do twojego serca i chce, żebyś mu otworzył. Jezus Chrystus chce się dzisiaj z tobą pojednać. Jezus Chrystus to jest Bóg teraźniejszości. Ten Bóg, który jest teraz. Jestem, który jestem. To Bóg mocy, który dzisiaj woła do ciebie. Tak, jeżeli mnie słyszysz, zawołaj do mnie. Chcę mieć z tobą relację. Chcę cię poznać. Chcę cię poznać. Chcę, żebyś otworzył mi swoje serce. Chcę, żebyś mnie poznał. Chcę, żeby ta miłość wypełniła dzisiaj ciebie. Chcę, żeby każdy z was tutaj obecny mógł zawołać do Chrystusa. Tak ze szczerego serca. Tak jak ja zawołałam. Jezus Chrystus chce dzisiaj mieć z wami relację. Czyśćca nie ma. Okłamano was. To jest największe kłamstwo na tej ziemi. Myślicie, że ktoś się będzie o was później modlił i pójdziecie do nieba? Masz teraz na tej ziemi podjąć decyzję. Albo piekło, albo niebo. A twoja wola decyduje, gdzie skończysz swoją wieczność. Wieczność zależy od ciebie. Wieczność zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Znając prawdę, znając Jezusa Chrystusa, ty decydujesz, gdzie spędzisz wieczność. Jezus już wszystko dokonał. Jezus wszystkiego dokonał. Jezus umarł i zmartwychwstał za każdy grzech, za każdą osobę. Za mnie również. I dzisiaj Jezus chce być obecny w twoim życiu. Chce mieć realnie z tobą relację.
Otwórz mu swoje serce. Otwórz swoje serce na Jego obecność. Nie pożałujesz. Będziesz mieć wypełnioną tą pustkę i nie będziesz musiał już nic więcej poszukiwać. Będziesz wiedział, gdzie spędzisz wieczność. Dobrymi uczynkami nie zajdziesz do nieba. Dobre uczynki możesz sobie powiesić jako ordery gdzieś na gablotce. Ale one nie wprowadzą cię do nieba. Tylko prawda o Jezusie Chrystusie. Tylko ona uwalnia ludzi. Tylko Jezus Chrystus zbawia. I ty dzisiaj możesz być uratowany. Ja zostałam kiedyś uratowana. Uzdrowiona przez Jezusa. Lekarze mówili, że nie ma opcji, żebym była zdrowa. A ja uwierzyłam Jezusowi. I dzisiaj stoję tu przed wami i mówię wam, że zostałam uzdrowiona w 100% z wady serca. Wy także możecie być uzdrowieni. Możecie doświadczyć Bożej miłości dzisiaj. Jeżeli masz potrzebę, przyjdź do nas, pomodlimy się i będziesz dzisiaj uzdrowiony. Jezus Chrystus dał nam moc, żebyśmy mogli uzdrowić ciebie dzisiaj. Przyjdź, nie zwlekaj.